Maryjo Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia, w godzinie apelowej modlitwy, w Wielkim Poście, w czasie nawrócenia i przemiany przychodzimy do Ciebie pełni wiary, nadziei i miłości. Święty Jan Paweł II mówił, że Wielki Post powinien być okresem duchowego wysiłku i trudu, bardziej niż każdy inny okres w ciągu roku kościelnego. Jednakże właśnie ten trud daje sposobność do radości. Kościół w okresie Wielkiego Postu żyje perspektywą radości zmartwychwstania. I to wezwanie do radości służy również przypomnieniu tej perspektywy. Bardziej jeszcze to radość z trudu. Taką radość odczuwamy zawsze, ilekroć przezwyciężamy nasze duchowe lenistwo, małoduszność, obojętność. Ilekroć okazuje się, że jesteśmy zdolni czegoś więcej od siebie wymagać, że jesteśmy zdolni coś z siebie dać Bogu i bliźnim. Prawdziwa radość duchowa to zwykle ta, która rodzi się z trudu i wysiłku. Niechaj okres Wielkiego Postu pobudza nas do wypełniania naszych chrześcijańskich obowiązków. Odnajdujmy radość płynącą z uczestnictwa w Eucharystii. Niech msza święta niedzielna stanie się dla nas szczytowym punktem każdego tygodnia. Odnajdujmy radość, która wypływa z pokuty i nawrócenia, z tego wspaniałego sakramentu pojednania z Bogiem, ustanowionego przez Chrystusa, aby przywracał pokój ludzkim sumieniom. Podejmujmy duchowy trud Wielkiego Postu,
abyśmy mogli całą głębią naszego ducha przyjąć wezwanie Kościoła. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Maryjo, Matko Bolesna, Matko Człowieczych Krzyżowych Dróg, patrzymy na Ciebie stojącą pod Jezusowym Zbawczym Krzyżem Zwycięstwa, znakiem, zapisem niepojętej miłości, znakiem Tego, który do końca nas umiłował. Maryjo, Twemu niepokalanemu sercu oddajemy cały współczesny świat, dotknięty wojną i nienawiścią. Matko Boga i człowieka, jakże straszny jest system, przywódca czy ludzie bezbożni, gdy łamią wolność innego narodu. A Ty, Maryjo, zawsze ukazujesz świętość Boga i godność człowieka. Ty znieważonym, ograbionym, zdeptanym ludziom i narodom ukazujesz nadzieję, kres pychy bezbożników, zwycięstwo sprawiedliwości i wolności, zwycięstwo światła nad ciemnością. Maryjo, Matko Bolesna, modlimy się za Ukrainę. Niech Twoja łaska, opieka i światło, natchnienie i obecność pozwoli im przetrwać, ocalić kraj i ludność i da narodowi ukraińskiemu upragniony pokój. Polecamy wszystkich dotkniętych wojną. Modlimy się za uchodźców, za rannych i poległych w tej wojnie. Maryjo, polecamy Ci cały Kościół Chrystusowy, papieża Franciszka. Modlimy się za nuncjusza apostolskiego Salvatore Pennacchio. Modlimy się za księży biskupów, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Polecamy księdza arcybiskupa Wacława, naszego metropolitę. Modlimy się o nowe powołania do służby Bożej. Polecamy nasz zakon pauliński, ojca generała, ojca przeora, wszystkich ojców i braci. Modlimy się o nowe powołania do naszego zakonu. Polecamy kapłanów, misjonarzy, alumnów, osoby życia konsekrowanego. Modlimy się za naszą ojczyznę, za prezydenta i premiera, za wszystkich rządzących, parlamentarzystów, samorządowców. Polecamy radiosłuchaczy, telewizów, internautów, naszych rodaków żyjących na emigracji. Oddajemy Ci, Maryjo, chorych i cierpiących, przebywających w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy lekarzy i służby medyczne. Modlimy się za wszystkie służby i instytucje w Polsce i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pomagają i wspierają uchodźców z Ukrainy i tych, którzy bronią granicy naszej ojczyzny. Polecamy dobrodziejów Jasnej Góry, wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Modlimy się za dzisiejszych pielgrzymów, maturzystów Liceum Lelewera z Warszawy, maturzystów Zespołu Szkół Budowlanych z Mielca, za pielgrzymów z Wadowic, księdzem Infuatem Gilem i księdzem Marianem, którzy każdego 16 miesiąca przybywają na tą górę, aby dziękować za dar świętego Jana Pawła II. Modlimy się za uczestników archidiecezjalnych rekolekcji odnowy w Duchu Świętym Kana. Polecamy maturzystki Liceum Sióstr Nazaretanek z Warszawy, które podejmują czuwanie modlitewne. Modlimy się o zdrowie 1,5-rocznego Józia i za jego rodziców Olem i Sylwestra oraz Adasia, o zdrowie dla Wiesławy, księdza Edwarda, opiekę dla Agnieszki, błogosławieństwo siostry Tobiaszy i siostry Samueli Kamińskiej, o zdrowie Ireny Baraniak, o zdrowie Iwony i Natalii, o zdrowie Iwony. W 100. rocznicę urodzin polecamy Natalię Szykułę, jubilatkę i całą rodzinę i prosimy o zdrowie rocznego Bogdana z Ukrainy. Modlimy się o kanonizację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, o beatyfikację księdza kardynała Augusta Klonda i księdza Franciszka Blachnickiego. I polecamy Ci wszystkich, którzy w godzinie apelowej modlitwy łączą się i modlą i stają duchowo przed Tobą. Rozważamy tajemnicę ukoronowania Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre Boja, mucce senza nami grecini, teras in godine smierci nasce. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Mario, polecamy Ci jeszcze naszych zmarłych, zmarłych z naszych rodzin, a także zmarłego księdza biskupa Adama Odzimka z Radomia, zmarłą Janinę Krajs, mamy naszego ojca Marka i wszystkich, którzy zginęli na wojnie i zmarłych z naszych rodzin. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Maryjo, Królowo Pokoju, Królowo Polski, Tobie się zawierzamy i oddajemy, do Ciebie wołamy pod Twoją obronę. Czekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
i nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód nas zawsze wybawiać. To chwalebna i błogosławiona nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Ciecielko nasza, Synem swojemu nas polecaj, swojemu Synowi. Modlitwą suplikacji prosimy Boga o pokój na świecie i pokój dla Ukrainy. Święty Boże, święty mocny, święty Panie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Panie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Panie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.